Więc to jest mega ciekawe, że w Łodzi dalej są te kamery i ten sam model, którym kręcono takie filmy i wszystkie w ogóle... Chyba, jak za dużo o Łodzi mówią, to kręcono na tych samych kamerach, tak samo jak Mareczek za dużo o kapuście mówi. Ja mówię, no jak na XXI wiek, ale gdy kapusta już nie modna, to znaczy, że jesteś salceson i coś kręcisz. No to wtedy tak. W ogóle jakimś super osiągnięciem. I potrzebowaliśmy taśmy, tak? Więc to były jeszcze takie czasy, to było 3 lata, 4 lata temu, że bardzo dużo reklam było robionych na taśmie. I standardowo studenci ze szkół zawsze dzwonią po domach produkcyjnych, które robią reklamy, żeby dostać taśmę, więc my obskoczyliśmy wszystkie domy produkcyjne w całej Warszawie. To są jakieś ścinki, tak? Ścinki, często są ścinki, no ale też często jest tak, że jak ktoś bierze taśmę do reklamy, prawda, puszkę taśmy, która kosztuje normalnie 800 zł, puszka taśmy, czyli to jest 5 minut filmu. Czyli jest to droga zabawa, ale jeżeli ktoś robi reklamę, która ma budżet 1 000 000 zł, no to nie będzie ryzykować, że użyje tą samą puszkę za miesiąc w innej reklamie, bo powiedzmy, jest to za duże ryzyko, tak, że coś z tą taśmą mogło się stać, tymczasem czy coś. Więc przeważnie tych taśm było dużo w lodówkach tych domów produkcyjnych, jeżeli inni studenci nie zabrali lub w piwnicach. No i my tak naprawdę pozbieraliśmy po całej Warszawie te taśmy, więc mieliśmy, też to było ciekawe, że mieliśmy taśmy z lat 80. nawet się trafiły. W Warszawie mieliśmy też i te ścinki są niemodne, ale jak ludzie lubią się dzielić, bo ona może kupi lepsze kawałki mięsa, to ona mówi ścinki z taką pogardą, wiecie państwo, że cyganka poszła, kupiła sobie jakieś ścinki, a ona uważa się tutaj z czeskiej kępy za szlachciankę i ona te lepsze kawałki mięsa kupuje, a tamta ścinki, ścinki, przecież to słowo się wcale nie używa. Tu w Warszawie jesteśmy cały czas w Warszawie. Także wiecie państwo, psychologicznie, niestety, salcesony są nisko, psychologicznie. Jakże łatwo, i to niekoniecznie dla psychologa, przecież malutkie dziecko momentalnie odczuwa, odbiera, że są jakieś takie złe wibracje, że matka, ojciec, rodzina, rodzice coś są nerwowi, że wibracje są złe. Dziecko to zauważy, malutkie. A no właśnie. Także proszę państwa, o czym my tu mówimy? I tak, jest taśma i jest super, jesteśmy zadowoleni. Tak, to był też dla nas duży koszt produkcyjny. Musieliśmy później tak ponieść ten koszt, żeby wywołać to, żeby to zeskanować, żeby to doprowadzić do tego, jaki stan jest. Ale myślę, że ten film nie byłby takim filmem, jakim jest, gdyby nie był kręcony na taśmie. To jest jedna rzecz, a druga sam ten klimat, bo to tak jak powiedziałeś, to robi klimat temu filmowi też, no ale oczywiście też scenografia i też muzyka Patryka Zakrockiego. To wszystko, ten układ kolorów na tym ekranie, to była duża praca? Czy tutaj to, że kręciliście to na helu i dostawaliście w zasadzie gotowe lokalizacje, czasami bardzo dziwne, czasami takie, których już nie ma, bo zostały na przykład zburzone, to też miało swoją wartość? No ja myślę, przede wszystkim jestem w ogóle zwolennikiem prawdziwych zastanych lokacji, prawdziwych przestrzeni, no bo niestety jak coś się buduje, no to... Zawsze jest sztuczne, tak? Jest sztuczne, tak. No jakby odtwarzanie nawet brudu, czy jakiegoś zestarzenia się jakichś materiałów zawsze jednak gdzieś tam czuć, prawda? Więc to jest zawsze dla mnie podstawa i widziałem, że to wiadomo było, że ten hel też właśnie te kempingi zimą, te przyczepy, które tam stoją, a nie zostały postawione dla nas pod film, no to jest zupełnie inna historia niż... Więc w sumie oczywiście był też duża praca scenograficzna włożona, bo na przykład tawerna, w której kręciliśmy, został zbudowany w niej cały podest, bo tam zrobiliśmy tego taki klub tańca na rurze. I to budowaliśmy sami. Dodawaliśmy przez sztuczne zwierzęta, które zbieraliśmy, tam jakieś wypchane neonów dużo dodaliśmy. To tak by chcieliśmy, żeby było takie neonowe światło, które daje bardzo fajny też klimat. Więc dużo rzeczy tam dodaliśmy od siebie, ale no te miejsca były i tak by już miały swoją duszę i klimat, więc to było super. Jak na przykład, proszę państwa, Wesołe Miasteczko, przerażające. Tak. No Wesołe Miasteczko jest super, polecam dalej. My teraz to widzieliśmy właściwie, bo mieliśmy małą taką przedpremierowy pokaz w Jastarni i odwiedziliśmy właściwie Wesołego Miasteczka. No mają parę maszyn zakupionych nowych. Także proszę państwa, tutaj Warszawa nie jest jakimś tam małym miasteczkiem. Warszawa, mówią, wielką wiochą jest, wielką, wielką. 3-milionowa. I tutaj zawsze jak przez Warszawę grube, tłuste baby jechały, proszę pani, kto? Tu, o. Makryna Mieczysławska, proszę państwa. No to przez Warszawę różni jeszcze inni ludzie przejeżdżali. No, Żydzi też przejeżdżali i Żydów dużo tutaj zostało, jak jechali do Łodzi. Skąd? Z Anglo-Ameryki, Białystok. No bo tam nie ma już Żydów.
A tutaj jest pełno, no bo jak mówię, że przez Warszawę to mydło i powidło przejeżdżało. Wszystko tutaj jest. Nawet jedna tu w reklamie mówi, mamo, do Warszawy, tu na Mazowsze, nad Wisłą, gdzie jesteśmy, przyjeżdżajmy. Wszystko tu jest. No to przecież właśnie. Ale mówimy, że nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka. No, także proszę Państwa. Radio Tok FM, Euro Conchita Wardi Baby Langström Ekstratu w Polsce, w Warszawie. Który wcielił się w jedną z tych głównych ról w filmie Hell, ale również wspomniana przez nas Clemence Turinger, czyli operatorka oraz... przepraszam, nie zapamiętałam, Joaquin Meksykanin właśnie. Też. No my mamy taką ekipę, która naprawdę jest złożona z przyjaciół. Nazywamy to kolektywem filmowym. Firma nazywa się Amondo Films. I w sumie to są sami moi przyjaciele, którzy, z których namówiłem tego, żeby razem działać pod jedną banderą. W Łodzi jest tak, że w Łódzkiej Szkole Filmowej jest tak, że połowa studentów jest z zagranicy. To jest też super tak jakby atutem tej szkoły, bo otwiera nasz umysł i tak jakby na świat i ci ludzie też wnoszą swoje kino, mówią o swoich filmach i to jest naprawdę wielki plus tej szkoły. A to wynika z tego, że szkoła jest niezwykle znana na świecie przez chociażby, nie wiem, Polańskiego, Skolimowskiego, Kieślowskiego i tak dalej, czyli poprzednich, tak. Czyli absolwentów, a przy tym jest stosunkowo niedroga w porównaniu do innych szkół filmowych no na świecie. No i taśma 35 metrów właśnie, to też jest tak coś, co ściąga studentów, bo to jest jedyna szkoła, która jeszcze robi ćwiczenia taśmie filmowej. No i tak, i rzeczywiście ona dalej w rankingach chyba jest zupełnie źle umiejscowiona, w tych międzynarodowych rankingach. No i tak jakby ja zawsze trzymałem się jakoś z zagranicznymi, no z kim się trzymam, z kim mam dobry kontakt, ale jakoś tak wyszło, że stworzyliśmy taką paczkę, mieliśmy taki projekt też jeszcze wcześniej filmowy, który robiliśmy razem właśnie z Joaquinem del Paso z Meksyku, z Clemą Stranierze, która była ode mnie z roku. Razem byliśmy na roku, była jedną dziewczyną u mnie na roku operatorskim. I z Tusharem Prakashem, który jest Hindusem. I dalej razem działamy pod tą samą nazwą. I Katia Prysbizencja, to jest moja przyjaciółka jeszcze z liceum. Katia też jest jakby dziewczyną międzynarodową, bo urodziła się we Francji, w ogóle mieszkała połowę życia we Francji. Więc tak, jak najbardziej ta ekipa była międzynarodowa i też myślę, że zawsze jednak jak jest taki miks różnych kultur i różne punkty widzenia, to dzięki temu też to, co się tworzy, jest bardziej otwarte na świat. My mieliśmy też operatora kamery Fredrika Olsona z Szwecji, no ogólnie z Turcji, operatorzy z Szwajcarii, Francja, właśnie Kanada, Meksyk, Indie. No przez nas się przewinęło tak naprawdę bardzo dużo różnych ludzi z różnych krajów, którzy w ogóle nam pomagają. Były takie anegdoty, że jak kręciliśmy film, to w łódzkiej szkole w ogóle brakowało operatorów po prostu. Bo wszyscy pojechali na heli i pomagali nam przy zdjęciach, więc to było super, że to było naprawdę takie tworzenie filmu. Ja się śmiałem zawsze, że to jest takie komunistyczne tworzenie filmu, że wszyscy byliśmy na równi, wszyscy robiliśmy razem ten film i nie było takiej w ogóle hierarchii i każdy dawał się wszystko i nawet ci ludzie, którzy byli techniczni, powiedzmy od światła czy od jazdy wózka tak zwanego, to też są ludzie, którymi pracowałem już od 10 lat, bo robiłem te dyski, różne inne rzeczy i tak by oni też byli zaangażowani tak 100% i też znali tych moich przyjaciół, więc myślę, że mieliśmy super to szczęście z Katią, że wszyscy byli naprawdę super zaangażowani w ten film i dali z siebie całe serce, także wiesz, czasami przychodzisz na plan filmowy i tam wiesz, połowa ludzi próbuje spać w samochodach i obijać się jak tylko mogą, prawda? A u nas no, było tak, że naprawdę wszyscy byli cały czas 100% wkręceni w to, co robiliśmy. A w takim razie jak wyobrażasz sobie kolejne produkcje? Bo zastanawiam się, czy tak zawsze da się kręcić filmy. Pewnie nie. Nie, to jest jakaś taka energia jeszcze wiesz, na pewno to młodości, prawda? Unikalny plan, tak, że no, mam nadzieję, że jak się powtórzy. Wiesz, unikalny przede wszystkim, że właśnie wszyscy byli jeszcze studentami, praktycznie jak zaczynaliśmy zdjęcia. Unikalny, bo był wyjazdowy, czyli byliśmy jak na koloniach, wszyscy w jednym bloczku mieszkaliśmy w jastarni. Więc to było po prostu, że po zdjęciach wiadomo, że zawsze były jakieś małe imprezki, jakieś spotkania, gadanie i tak dalej. Więc to nie wiem, no i Hell poza tym sam z siebie też jest magicznym miejscem. Ale mam nadzieję, że myślę, że każdy plan ma swoją magię, każdy plan ma swój klimat. Tak jakby, no wiadomo, że ja jestem właśnie zwolennikiem takiego, że ekipa jest po prostu jak rodzina, że pracujemy razem i myślę, że wszyscy, którzy ze mną pracowali, odczuwali to ode mnie i tak by i będą będę tak pracować. No ale zupełnie inaczej pewnie będzie się pracować, jeżeli następne filmy chciałem przetrobić w Warszawie, gdzie spotykamy się rano o 8 czy tam 7 na zdjęcia i żegnamy się o 8, każdy idzie do siebie, tak? A inaczej jak wszyscy jadą w jedno miejsce wspólnie i wiemy, że następnego dnia się widzimy, to było super. I myślę, że mam nadzieję, nawet robiąc zdjęcie, jeżeli bym miał taki budżet, jaki wystarczy, to chciałbym w ogóle wynająć hotel, znaczy, że to było w Warszawie, że wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, prawda?
bo też wiadomo, że po tych godzinach zawsze jest okazja pogadać o tym filmie, coś przygotować, a jak wszyscy rozjeżdżają, no to trochę się to rozjeżdża właśnie. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak Marcin Kowalczyk znalazł się w tym projekcie. Marcin Kowalczyk to też jest jedna z głównych postaci w tym filmie obok Filipa Lękowskiego. No Marcin, jakby też jest anegdota związana z tym, w ogóle byśmy mogli napisać książkę na ten temat, bo w tym filmie mamy tyle przygód, anegdot i błędów popełnionych. Dokładnie w miejscu bólu. Dolgi tu śmierza ból, działa przeciw... Dzieci ulicy w Manili to dzieci, które są bezdomne, ponieważ były skrzywdzone fizycznie czy seksualnie. To dla nas ogromne wyzwanie, bo jeśli zranione jest dziecko, to rana pozostaje na całe życie. Nie da się jej wymazać. Chcemy, by w fundacji nasi podopieczni poczuli się jak w kochającej rodzinie, bez względu na to, co przeszli w przeszłości. Whatever happened in their life. I suppose you try your best to help this. Z pewnością fundacja robi co może, by pomóc dzieciom ulicy w Manili, ale czy zdarzają się też porażki, sytuacje, w których ojciec jest po prostu bezradny? Yes, we have many failure in the sense that... Tak, jest wiele takich przypadków, kiedy dzieci, którym staraliśmy się pomóc, wracają na ulicę. Czasem dzieci, które nawet pojednały się ze swoimi rodzicami, znowu porzucają dom. Część z nich trafia też do gangów. Tak, to są porażki. But I firmly believe that what we are doing... Ale głęboko wierzę, że to, co robimy, nie jest kwestią sukcesu. Liczy się to, co się dzieje w głębi serca tych dzieci, a to jest w rękach Boga. Jestem przekonany, że kiedy pracujemy z tymi dziećmi i pokazujemy im, jak kochać i być kochanym, to kiedyś ta nauka przyniesie owoce. Czasem coś, co z pozoru wydaje się być porażką, jeśli przyjrzeć się temu głębiej, wcale nią nie jest. Something that appears to be a failure, deep inside I'm sure that it's not. Why Manila? Czemu w Manili tak wiele dzieci żyje na ulicach? Z czego to wynika? In the Philippines what I can see that there is... Społeczeństwo na Filipinach jest niezwykle podzielone na bogatych i tych skrajnie biednych. Sytuacja gospodarcza poprawia się. Kraj odnotowuje wzrost gospodarczy, ale tylko w statystykach. W rzeczywistości wśród najbiedniejszych zupełnie tego nie widać. Wręcz przeciwnie. Rozwarstwienie jest coraz większe. I can give you an example. Dam ci jeden przykład. Kiedy w 98 roku zaczynaliśmy pracę w Manili, dzieciaki wąchały klej. Teraz zażywają niezwykle silny narkotyk zwany szabu, więc te proste narkotyki, z którymi mieliśmy do czynienia 20 lat temu, zostały wyparte przez ciężkie narkotyki. Obniżył się też wiek dzieci, które trafiają na ulicę. 20 lat temu średnia wieku wynosiła 12-13 lat. Teraz musieliśmy otworzyć specjalny dom dla dzieci poniżej 6 roku życia. A center for children 6 years below. Mamy więc paradoks. Gospodarka rośnie, a sytuacja staje się coraz trudniejsza. Dokładnie. Stojąc przed pytaniem o zło, nie traćmy czasu na próby wytłumaczenia go. Nie traćmy czasu na próby stworzenia filozoficznych teorii czy głębokich myśli, bo i tak nie uda nam się znaleźć odpowiedzi. To nie jest kwestia słów, ale kwestia czynów. Okazania współczucia, zrozumienia, solidarności. I wcale nie trzeba jechać na Filipiny. Spotkasz się z tym na progu własnego domu. Kiedy widzisz starszą osobę, która mieszka obok, zapukaj do niej. Zapytaj, co u niej słychać. To najlepsza odpowiedź na zło. My daily life in Manila is really difficult. Moje życie w Manili jest naprawdę trudne, ponieważ jestem świadkiem tego, co w świecie najgorsze. Ale jednocześnie widzę to, co jest w nim najlepsze. Cuda przemiany tych dzieci i ich zdolność do pojednania. And this is what I want to say. If you think that you lose faith because of evil. Więc jeśli czujesz, że tracisz wiarę z powodu zła, przestań próbować je zrozumieć. I tak ci się nie uda. Ale odpowiedz na nie. Nawet prosty uśmiech jest ogromną odpowiedzią na zło. A simple smile is already a huge answer to evil. O dzieciach ulicy w Manili rozmawiał Marcin Pośpiech z ojcem Mathieu Dochezem. I to już wszystko w raporcie o stanie świata. Nie zdążymy zagrać nic brazylijskiego, ale myślę, że przez ten miesiąc bardzo dużo muzyki brazylijskiej będzie dookoła nas. Elżbieta Malinowska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Zmysłowy design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nowe modele Renault Megane, Talisman, Espace, Kadjar, Captur, Clio. Zapraszamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 sierpnia, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki.
Kolejny zatrzymany w sprawie zabójstwa dwóch kobiet w Kujawsko-Pomorskiem usłyszał zarzuty, odpowie za morderstwo. W rocznicę zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta przed prezydenckim pałacem manifestacja KOD-u. Burmistrz Hiroshimy apeluje do światowych przywódców o likwidację broni jądrowej. 71 lat temu Amerykanie zrzucili na to miasto ładunek uranowy. Jest zarzut zabójstwa dla trzeciego mężczyzny zatrzymanego w związku z podwójnym zabójstwem w Kujawsko-Pomorskiem. To 45-letni mieszkaniec niewielkiej miejscowości w powiecie mogileńskim. Sąsiad jednego z wcześniej zatrzymanych w tej sprawie. A chodzi o śmierć 15-letniej dziewczynki i 23-letniej kobiety. Ich ciała znaleziono w nocy z czwartku na piątek w jeziorze Wiecanowskim. Wczoraj zarzut, tu cytat, dokonania wspólnie i w porozumieniu dwóch zabójstw usłyszeli 20- i 21-letni mężczyźni. Prokuratura wysłała już wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd ma go rozpatrzyć jeszcze dziś. Prokuratura nie ujawnia motywów zbrodni ani wyników sekcji zwłok ofiar przestępstwa, które dziś zostały przeprowadzone. W związku z zabójstwem policja zatrzymała wczoraj także 17-letnią dziewczynę, która po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Według śledczych jest świadkiem w tej sprawie. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. Organizatorzy w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia na stanowisku Andrzeja Dudy domagają się postawienia go przed Trybunałem Stanu. Jak mówią, przypominają panu prezydentowi, po co rezyduje na krakowskim przedmieściu. Żądają wypełnienia konstytucyjnych powinności i dotrzymania wyborczych obietnic. Za to przed Pałacem Prezydenckim krytykowali dziś prezydenta także politycy Nowoczesnej. Paweł Rabiej zarzucał Andrzejowi Dudzie, że nie podejmuje dyskusji o kwestiach społecznych. To, co prezydent ma w głowie, naprawdę ma znaczenie, bo on często daje do zrozumienia różnym środowiskom, że ich sprawy go interesują. Środowiskom takim jak, nie wiem, niepełnosprawni na przykład, jak reprezentanci różnych środowisk zawodowych. Jeżeli pałac nie jest miejscem takich dyskusji z takimi środowiskami, no to znaczy, że prezydent nie daje takiego sygnału społecznego, że te sprawy są dla niego ważne. Tutaj ta aktywność prezydenta mogłaby być zdecydowanie większa. Przed Pałacem Prezydenckim manifestowali dziś także członkowie Stowarzyszenia Młodych Demokratów związanego z Platformą Obywatelską. Burmistrz Hiroshimy apeluje do światowych przywódców o likwidację broni jądrowej. 71 lat temu Amerykanie zrzucili na to miasto ładunek uranowy o sile 16 kiloton. Na skutek wybuchu zginęło około 140 tysięcy osób. W uroczystościach rocznicowych w Hiroshimie brało dziś udział około 50 tysięcy osób z 91 państw. Biciem dzwonu i minutą ciszy uczczono pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej przez Amerykanów na Hiroshimę. Premier Japonii Shinzo Abe powiedział, że nie można dopuścić do tego, aby podobny dramat kiedykolwiek się powtórzył. Burmistrz Kazumi Matsui wezwał świat do zjednoczenia się w wysiłkach na rzecz stworzenia świata bez broni jądrowej. Zaapelował, aby światowi przywódcy, podobnie jak prezydent Stanów Zjednoczonych, odwiedzali japońskie miasta, na które zostały zrzucone bomby atomowe i poznali skutki tych działań. Barack Obama jako pierwszy urzędujący przywódca Stanów Zjednoczonych odwiedził Hiroshimę w maju. W 1945 roku decyzję o zrzuceniu bomb jądrowych na japońskie miasta podjął prezydent Harry Truman. Kilka dni po ich użyciu, 15 sierpnia, cesarz Japonii ogłosił kapitulację. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Nie najlepsze wiadomości mamy jeszcze dla Państwa z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Agnieszka Naga i Sylwia Bogacka odpadły w kwalifikacjach zawodów strzeleckich. W konkurencji karabinu pneumatycznego na dystansie 10 metrów zajęły pierwsza 29, druga 40 miejsce. W sumie na Igrzyska Olimpijskie do Rio pojechało 242 zawodników z Polski, więcej niż Rosjan. W pierwszym dniu zawodów brytyjski dziennik The Times przypomina sprawę rosyjskiego małżeństwa, które ujawniło skalę dopingu w rosyjskim sporcie. Ich rewelacje doprowadziły do wykluczenia z imprezy rosyjskich lekkoatletów, ale zapłacili za to wysoką cenę. Z Londynu Grzegorz Drymer. Witalii i Julia Stepanow ukrywają się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzą, obawiają się wrócić do Rosji, gdzie okrzyknięto ich zdrajcami. W tym roku w odstępie dwóch tygodni zmarło tam dwóch byłych szefów inspektoratu antydopingowego. Witalii Stepanow, który był ich podwładnym, powiedział Timesowi, że najpierw nie bez trudu przekonał do swojej kampanii żonę. Julia Stepanow potwierdziła, że jako lekkoatletka nie miała wyboru. Jej trener mówił wyraźnie, albo doping, hormony i medale, albo nie zakwalifikuje się do reprezentacji. Takie zasady obowiązywały wszędzie w rosyjskim sporcie, nie tylko w lekkoatletyce.
twierdzą Stepanowowie. Są rozgoryczeni, że MKOL dopuścił do igrzysk innych rosyjskich sportowców, odrzucił natomiast wniosek Julii Stepanow o zezwolenie na start indywidualny pod flagą olimpijską. Odmowę motywowano złamaniem przez nią przepisów antydopingowych, choć od 4 lat przestała zażywać jakiekolwiek środki. Julia Stepanowa ma jeszcze ostatnią szansę, donosi Times. MKOL musi rozpatrzyć petycję o dopuszczenie jej do startu w Rio, a zebrało się pod nią 250 000 podpisów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Po deszczowym dniu czeka nas deszczowa noc, a na północy możliwe także burze. Termometry pokażą od 9 do 16 stopni. Jutro także chmury. Na północnym wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu od 19 stopni na Podkarpaciu do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomac Plus. Dla mnie najlepszy. Bilomac Plus to jedyny produkt na pamięć i koncentrację o tak bogatym składzie. Suplement diety Bilomac Plus zawiera 5 składników aktywnych, w tym aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim. Zosiu, a jaka jest twoja ulubiona dyscyplina? Dyscyplina w pracy przede wszystkim. Aha. W żabce do kibicowania przy różnych dyscyplinach. Lace Max 140 gramów w cenie nie wyższej niż 3,79. Żabka. Mały, wielki sklep. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. W moim życiu bez przerwy coś się dzieje i naprawdę to lubię. Jednak doceniam momenty, w których mogę zrobić coś tylko dla siebie. Wtedy sięgam po Biolik, intensywne serum rewitalizujące. Skoncentrowana formuła z ekstraktem z kawioru. Lekka, nietłusta konsystencja, która szybko się wchłania. Uwielbiam to uczucie. Biolik sprawia, że moje zmarszczki są wyraźnie wygładzone. Skóra dogłębnie nawilżona wygląda świeżo i promiennie. Biolik, skoncentrowany na skórze. Wypróbuj również intensywne serum wypełniające z precyzyjnym aplikatorem, które wypełnia zmarszczki od zewnątrz. Biolik, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę, że już możemy zaczynać. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Pan z Tobą. Radio Kolczyk. Dokładnie, czyli obowiązkowy taki element amerykańskiego filmu.
przed korespondentem, który jest niezły, tak oczywiście i obwołany był takim kamieniem milowym technologicznym. Wszyscy pamiętamy ujęcia, gdzie Tom Hanks jest wpiowany również w historyczny materiał. Ale szczerze, i to mówię jako ekspert, oczywiście bardzo poważny ekspert od efektów specjalnych, to jest wykonane dużo lepiej. Także no jesteśmy, proszę Państwa, już jesteśmy. Jesteśmy cały czas u tych salcesonów chytrych mazowieckich. Jesteśmy w Warszawie. Pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Jesteśmy. Jesteśmy u tych salcesonów chytrych. Jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Tak, już jesteśmy, tak. Radio Conchita. Tok FM, Euro Conchita. Barbie, Baby, Langström, Radio Conchita. Tak, Radio Conchita, słucham. Aż Conchita. Radio Conchita. No słuchaj, kochani, wczoraj miałam być telefonu, że właściwie to może być jak na Radio Maryja. Dlaczego? No dlatego, że u nas. Tak. Ja jestem jako Maryja. Jestem jako Maryja. Ile się wchodzi? Nie, to jest rózgły mąż. Tak. Pół diabeł, jak on wygląda. Pół diabeł. No tak, to jest mój mąż, to jest ten Woody Allen. Tak. I on występuje, proszę ciebie, w jednej scenie. Tak. On występuje, ten Woody Allen. Posłuchać, co on mówi, jaki on jest. I w zasadzie teraz, jak się zastanawiam na gorąco, to jest też bardzo słuszny wybór artystyczny, bo w czasie całego filmu jesteśmy jakby obok niego i on jest nieuchwytny, on jest powięziący, któregoś nie możemy zapytać bezpośrednio. Tak, również, ale też przez to, że jest takim właśnie każdym naczyniem przybierającym tysiące twarzy, no po prostu nie jesteśmy w stanie dotknąć tego prawdziwego Leonardo, więc jedyna scena, w której naprawdę go dotykamy, scena hipnozy, kiedy wydaje nam się, że to jesteśmy u progu po prostu przełomu absolutnie istotnego dla naszej bohaterki i bohatera. Woody Allen to przełamuje w bardzo charakterystyczny dla siebie taki ironiczno-złośliwy sposób. I Leonard mówi Eleonorze, że nienawidzi jej gotowanie i nienawidzi naleśników. To jest pierwsze, kiedy ona nie wie. No to czelnie to znosi, prawda? Jak na psychiatrę to... Nie tyle jak na psychiatrę, to może dzięki temu, że z psychiatrą się pierna nie załamała po tej informacji. Ja bym powiedział, że generalnie jak na psychiatrę, bo psychiatrzy chyba mają jakby większe problemy niż inni. To chyba jest stereotyp. Tak myślę. Może filmowcy mają jeszcze większe. Filmowcy na pewno robią mają więcej filmów niż inni. Czy psychiatrzy mają więcej problemów psychicznego? Nie wiem, nie sądzę. Ale jak już mówimy o tym przesłaniu tego, przy filmach jest to duże słowo, no ale tak właśnie Paula Wizelik mówi w filmie kilkukrotnie, że on właśnie chce być lubiany, że chce się wtopić w tłum. No i jak już ukoronowaniem jest tego, co on mówi, jest odnalezienie go Leonarda Maciennika w nazistowskich Niemczech. No ja płakałam coś pięknego, to było po prostu idealne, takie oczywiste, a tak doskonałe. No ja tutaj bym nie łączył tego z przesłaniem jeszcze, bo wiesz, ja mam przygotowane tutaj nie przesłanie, tak na koniec jeszcze o formie musimy powiedzieć. Tutaj dużo, no
tak, wydaje się to w zasadzie bardzo tak oczywistą, naturalną konsekwencją, kiedy Leonard pojawia się w towarzystwie najbardziej znaczących, wybitnych osobistości tego czasu. Mamy lata 20, później lata 30, czyli rodzący się faszyzm w Niemczech. No, człowiek, który jest idealnym konformistą, można powiedzieć. No gdzież moglibyśmy go znaleźć, jak nie w faszystowskich Niemczech? Chce się poczuć może lepiej. Dokładnie. No tuż na tym, nie tuż obok Hitlera. A wracając do jeszcze do formy, która jest absolutnie niezwykła, czyli rozmawiamy o tym, że jest to forma dokumentu, która jest absolutnie konsekwentnie przeprowadzona, czyli nie ma w zasadzie ani jednego momentu w filmie, gdzie to zostaje złamane, rozbite. Tak, tak, że wiecie, to udawaliśmy trochę nie wcześniej, że to taki dokument, ale naprawdę robimy sobie trochę taką bekę. Nie ma tego, jest do końca, łącznie oczywiście z obowiązkowym napisem końcowym rodzaju Leonard i Abdora mieszkają tam i tam. Żyją do tej pory. Mają dwójkę dzieci. Tak, to dokładnie, czyli obowiązkowy taki element amerykańskiego filmu opartego na faktach autentycznych. To taki zgłaszam, ja też zgłaszam, wykonałem bez cudzysłów. I jest to na poziomie montażowym, na poziomie koncepcyjnym, ale też na poziomie technicznym rewelacyjnie zrobione. Są tam ujęcia u niego Elena Leonarda w towarzystwie Scotta Fitzgeralda, Josephine Baker, prezydentów ówczesnych Stanów Zjednoczonych, z autentycznych materiałów. I wygląda to niesamowicie i to bez absolutnie żadnej tutaj komputerowej techniki. W 1982 roku nie była ona w ogóle istniejąca, w zasadzie tak naprawdę to 10 lat przed Forrest Gumpem, który jest niezły, tak oczywiście, i obwołany był takim kamieniem milowym technologicznym. Wszyscy pamiętamy ujęcia, gdzie Tom Hanks jest wkopiowany, również historyczny materiał. Ale szczerze, i to mówię jako ekspert, oczywiście bardzo poważny ekspert od efektów specjalnych, to jest wykonane dużo lepiej. I to wszystko prawda, proszę Państwa, bo w tej Bibliotece Narodowej, dzisiaj no nie pojadę do tej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo dopiero we środę zmiana oprogramowania, dzisiaj pojadę do Biblioteki Narodowej, gdzie ci ochroniarze to gapią się jak dziady za Jezusem. Ja mówię, że do tej babki, która tam przy wejściu po prawej stronie na pulpicie, że proszę dać adres e-mailowy, czy to do dyrekcji, czy to jeszcze gdzieś można zadzwonić, bo jeżeli pracują, biorą pieniądze od państwa polskiego i nie są wtajemniczeni, nie wiedzą pewnych rzeczy, nie wiedzą pewnych spraw, bo tutaj szła ta Lipska i, no, z parasolką i ona udowodniła, że ona ma prawo z parasolką wejść, bo parasolka zastępuje jej laskę. Ona jako osoba niepełnosprawna ma prawo wejść z parasolką, czego nie wiedział jeden z tych ochroniarzy w Bibliotece Narodowej. To więc jest kontynuacja. Ja mówię, wie pani co? Że gapią się ci ochroniarze jak dziady za Jezusem. Czy taka ma być Polska? Cały czas? Permanentnie? Czy mają się gapić jak dziady za Jezusem i tak obcinają tym wzrokiem? Przecież te dziady nic nie robią. Oni stoją się gapią. A jeszcze jak jest dwóch, trzech, to stoją i gadają. To za pieniądze ludzkie? Na koszt państwa? Także ta Biblioteka Narodowa, która jest czynna tam tylko od tej jednej strony, proszę państwa, gdzie są komputery i książki, no to coś nie bardzo. Permanentnie źle, proszę państwa. Ta linia Mysia, zanim wejdzie tak na 100%, to widzicie państwo, że nie jest łatwo wytłumaczyć moherom, że ich miejsce jest na mszy, że jeżeli wierzycie w Boga, to jest obligujące, to wymaga czegoś od was. No i właśnie tu pijemy do tych ochroniarzy. Oni nigdy nie byli fajni w tej Narodowej Bibliotece, bo oni myślą, że Biblioteka Narodowa to jest nie wiadomo co.
Tamte komputery są słabe, tamte komputery bardzo wolno chodzą. Jak wpuścisz jakieś hasło, czy na Google, czy na Firefox, to się kręci, kręci, zanim to wyszuka, to nie jest jak przejść na inne opcje Facebooka, czy jeszcze czegoś, bo to tak pół godziny się przestawia. Podczas gdy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego komputery są bardzo szybkie, a będą jeszcze lepiej działały, bo jest zmiana oprogramowania. To więc w bibliotece na dobrej 5.6 nie będzie czynne ani w poniedziałek, ani we wtorek, bo jest nieczynne w sobotę i w niedzielę, bo jest oczywiście przerwa wakacyjna, ale widzicie Państwo, tam jest całkiem dobrze, oprócz tej Żydówy, co chodzi i kaszle jak chłop. Tutaj natomiast się gapią. Także no, mało kultury, to po pierwsze. Z czego to wynika? Z niewielkiej psychologii, ptasi móżdżek, a faceci dwumetrowi, proszę Państwa, zawsze jak dwumetrowy, to jakiś taki przytuszy ten ochroniarz, czy łysy, a tutaj takie typy dwumetrowe i niczym zbiry, chude, i niewydarzone, i jak baby na targowisku. Czy to będzie bazar Różyckiego, czy to Szembeka. A przecież tych bazarów i tak jest dużo więcej, jako że Wiocha ogromna, Żebracznica wielka, 3 miliony. I to wszystko, jak jechało tam z Anglo-Ameryki Białystok tutaj przez Warszawę do Łodzi, no to też przez Bibliotekę Narodową, można powiedzieć, bo Warszawa to jest jedna, prawda, z Warszawy do Warszawy jeszcze. Z Mokotowa na Ursynów, z Ursynowa na Żoliborz, Sadybę, Pragę Południe i itp. Także Warszawa jest jedna. Ale czy na tym mają polegać wszelkie te kompromitacje? Tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. No, także bądźmy dobrej myśli. Może się coś zmieni. No dzięki naszym uwagom oczywiście. I tam trzeba wziąć ten adres e-mailowy, coś dopisać, proszę Państwa. Albo bezpośrednio można dzwonić. Tak jak Litka dzwoniła, przyszła baba i musiała przepraszać w imieniu tych oceniających, oglądających się, a gadających bleble ochroniarzy, dzisiaj powiem do tej baby, dzisiaj powiem, że to jest bardzo źle. Bardzo źle. Jeszcze sobie nagram się na dyktafon.